Na tym filmie pokażę Wam, jaka jest różnica między metodą degresywną a metodą liniową w ustalaniu amortyzacji od środka trwałego. Jeżeli zaczniemy od tego, że amortyzacja jest takim księgowym uwzględnieniem tego, że środek trwały traci na wartości, możemy to ustalić metodą degresywną lub metodą liniową. I metoda liniowa generalnie polega na tym, że będziemy ustalać stałą kwotę, która będzie zmniejszała wartość środka trwałego, a metoda degresywna to jest metoda, która polega na tym, że będziemy naliczać malejącą stawkę amortyzacji. I zacznę od tej liniowej, tej, której częściej używamy. Jeżeli roczna stopa amortyzacji danego środka trwałego wynosi co roku 30%, to te 30% traci na wartości środek, który na początku miał wartość 20 tysięcy złotych. Kwota przykładowa. A więc oznaczałoby to, że czy w danych miesiącach czy latach to naprawdę nie będzie miało znaczenia. Stawka amortyzacji naliczana jest jako wartość początkowa tego środka trwałego razy stawka amortyzacji, która została naliczona. W kolejnych okresach mamy dokładnie w ten sam sposób naliczaną stawkę amortyzacji. Ciągle jest ona naliczana od wartości początkowej razy stawka amortyzacji. Dlatego w kolejnych okresach, czy to latach, czy miesiącach, ta stawka ma tą samą wartość. Dlatego jest to nazwane metoda liniowa, bo co roku zakładamy, że w każdym roku strata na wartości tego środka jest taka sama, jest proporcjonalna, a wręcz bym powiedziała, że ciągle taka sama. A w przypadku metody degresywnej nie zakładamy, że maszyna nam się psuje w każdym roku w tym samym stopniu o tą samą wartość, tylko że w każdym roku traci ona na tej wartości coraz to mniej. Czyli największa strata na wartości jest w pierwszym roku, potem trochę mniejsza w kolejnym okresie i tak dalej. I za każdym razem ta stawka amortyzacji naliczana jest od wartości początkowej tego środka na dany rok. A ona będzie uwzględniała w tym momencie to, o ile zmniejszyła się wartość tego środka w danym roku, o wartość amortyzacji. Czyli jeżeli w pierwszym roku amortyzacja wynosiła 30% w skali roku, to będzie ona w złotówkach wynosiła wartość początkowa razy stawka amortyzacji w procent. Tutaj wychodzi nam akurat kwota 6000 zł i wartość końcowa tego środka trwałego, no może to być na przykład tak jak tu sugestia, komputer czy to samochód. Mamy 20 minus stawka amortyzacji i możemy to rozumieć w ten sposób, że na koniec pierwszego roku nasz środek trwały, jak książkowo miał wartość 20 tysięcy przy zakupie, to realnie uwzględniając i wartość jego utraty, utratę jego wartości, mamy kwotę końcową 14 tysięcy. I kolejna stawka amortyzacji rocznej będzie naliczana nie od stałej, jak w przypadku liniowej, wartości początkowej, tylko od zmieniającej się wartości początkowej. A więc, tak jak tu widzimy, mnożymy wartość początkową na nowy rok razy stawkę amortyzacji. I wtedy, jeżeli zakładam, że mój środek trwały, tu przykładowo komputer, jest wart 14 tysięcy, to od tej wartości początkowej na dany okres naliczamy tą kwotę amortyzacji wyliczoną w złotówkach i wówczas na koniec tego drugiego roku wyliczam wartość końcową, czyli uwzględniam, że straciliśmy na wartości 4200, czyli jak było warte 14 tysięcy, uwzględniając 4200 spadku wartości, wartość końcowa tego środka trwałego wynosi 9800. I kolejna stawka amortyzacji naliczana 30% będzie naliczana od wartości początkowej na ten okres, w którym ma być ta amortyzacja naliczana. Nie od 20 tysięcy, jak to było w metodzie liniowej, tylko od tej zmieniającej. I tak samo w kolejnych latach zawsze działamy naliczając stawkę amortyzacji od wartości początkowej, która uwzględnia amortyzację, która była dopiero co policzona w okresie wcześniejszym. Także można od razu zauważyć, że amortyzacja w kolejnych okresach razem przy tej samej wartości początkowej i
stawki amortyzacji, łączna kwota odpisów amortyzacyjnych jest na pewno tutaj mniejsza, jak w przypadku metody liniowej. Wynika to po prostu z tego, że tutaj te stawki amortyzacji zawsze liczone były od tej wartości zakupu, a nie od zmniejszającej się kwoty, a więc suma takich amortyzacji musi być po prostu niższa.